Ja właśnie zaczepiłem przyczepy krokodyla i wyjeżdżamy. Bardzo ładne. Lecimy dzisiaj, bo ja mam przyjechać New Hollandem i pożyczyć wannę od znajomego, także zobaczymy, ile się uda dzisiaj wyjść. Pada, to raz, dwa, że przyszły już do stopy. Nie wiem, jak będzie na polu. Wczoraj, no widzieliście, ostatni kurs się utopiłem. Nie, przedostatni, się zakopałem trochę. Nie utopiłem, tylko zakopałem. No i ostatni kurs, potem musiałem wyklipować już bliżej, nie? No zobaczymy, no trzeba, muszę skończyć, bo muszę oddać przyczepy, bo było u nas w naprawie na hamulcach i tam znajomy nam pozwoli też wozić. No ale muszę je oddać w końcu. Także walczymy, nie poddajemy się. Ruszamy też ogólnie, nie wiem w sumie, dobra, inaczej. Dokładnie nie wiem, który film będzie pierwszy, czy tamten, czy ten. Chyba ten będzie pierwszy, będziecie mieli trochę to pomieszane. No, ale ogólnie chciałem oznajmić, że wracamy. Na pewno będzie z 7-7 relacja, co się dzieje na bieżąco. Na pewno jak coś się będzie działo w polu, też będzie nagrywane. I chcę, żebyście śledzili kanał, bo za niedługo no, będzie coś wielkiego. Mam nadzieję, że to uznacie za coś wielkiego. Pojawi się seria naprawdę fajnych materiałów odnośnie marki John Deere. No i tylko czekać. Tak około miesiąca. Projekt jest realizowany na około miesiąc. Mam nadzieję, że wypali. Dlatego już chcę was zachęcić, żebyście czekali. No i będę dla was nagrywał i mam nadzieję, że uda mi się fajne produkcje przygotować. Zobaczymy, co z tego będzie. Stanąłem przyczepami na wprost. No i co się mogło stać? No, przyczepy się zablokowały o obornik, nie? Cyk. Starczy, czy tak mało jeszcze tam dołożyć? Tam by jeszcze można było trochę dołożyć. I zablokowałem się. No, znaczy przyczepy się zablokowały o obornik. No i była trochę czopa. A wuja gdzieś tam pojechał New Hollandem, a 7-4, aha, bo się spytacie, gdzie jest 7-4. 7-4 jeździ na budowie na Wrocławiu. I tak to było, że nie było czym zbytnio wyciągnąć, ale na pomoc przyjechał mi dziadek 80. Ja nagrywałem 80? Chyba tak. Kiedyś była nagrywana. Albo nie. Bo była nagrana, ale ten film nie ujrzał światła dziennego, bo za bardzo to dźwięku nie było, to mi się źle kamera ustawiła i nagrywała w pionie zamiast w poziomie. A to tam był w sumie taki warsztatem, ale zapamiętam, to było z rok temu. Mam ten film u siebie na YouTubie wrzucony, tak o. To spadnie, to spadnie. W sensie tu. Teraz ładnie. Tutaj przy burcie dobijemy. Jeszcze tam jest takie luźne, co może spaść. Tam, do góry, na górę. Dobra. Starczy, i tak dzisiaj tego nie wywieziemy i tak. Pyk, krokodyl na dół. Cyk, zamykamy. Żeby nikt podczas jazdy mi się w razie czego nie nadział, bo to różnie może być. Zaczep pewnie będzie za wysoko, bo jak teraz żeśmy się wyciągali, to żeśmy dali za wysoko zaczep, ale zaraz poprawimy. Dobra, cyk. To się nie martwcie, że tu jest szyb. Spokojnie. I tak będzie trzeba to pozgarniać.
pojutrze. Też krokodylem zgarniesz, to jest głupiego robota. Nie pamiętam, mówiłem? Nie, nie mówiłem, bo żadnego filmu nie było. Ogólnie te przyczepy już mają, bo to są znajomego naszego, którego serdecznie pozdrawiam. Te przyczepy mają zrobione hamulce, klosze nowe od świateł założone, a hamulce, czyli bębny poszły na przetoczenie, nowe szczęki. Cyk. I teraz normalnie zaraz w szybie się ląduje, jak się nadusi. Jak się nadusi hamulec. A co do John Deere'a, pewnie zauważyliście, jak wysiadałem, jest nowy fotel. No nowy, nie nowy, po regeneracji, ale starczy, bo naprawdę jest fajny. Taki, zerknijcie, jak wygląda. Kto jest zainteresowany, mogę na wiadomości prywatnej napisać, ile kosztował taki regenerowany. No wiadomo, regenerowany, czyli wszystkie tulejki, prowadnice, powymieniane oparcie, no znaczy te oprzycie całego i siedzenia, siedziska i oparcia. Niestety ten stary fotel był podgrzewany i ja tamten stary dałem w rozliczeniu w zamian za tego i no niestety za dużo tam panowie chcieli, od których kupowałem za fotel grzany. No dość różnica, szczerze powiedziawszy, dość kolosalna jak na i tak dużą cenę. No teraz się odezwą. Chciałeś John Deere'a, to masz. No ja wiem, John Deere to jest porządna marka, dlatego mam. Tam jeszcze by weszło. Zaczepu trzeba zrzucić. Nie spadnie. Myślałem. Tu z tej złączki muszę zrobić tacie zdjęcie i tu z tego dzyndzelka, dobra, to muszę zrobić zdjęcie, żeby tata kupił. Jak mają być zrobione konkretnie, to niech są zrobione konkretnie. Takie jest moje zdanie. Dobra. To. Tu jednego postoju nie ma, a tu jest żarówka, a będą klosze nowe, to najpierw. Dobra. Muszę pamiętać, że jak wyjadę, to trzeba bramę zamknąć. A tak tu czysto miałem. Sterka jest na wysoko. Dobra. I ostatni raz będzie już tak wyjeżdżane, bo
następnym razem już powinienem przejść normalnie, w sensie już przed tym supem będę mógł skręcać. Teraz trzeba uważać, żeby nikomu nie przypierdzieli z tego krokodyla. Tu nic nie jedzie, tu też nic nie jedzie. Awaryjki wrzucimy i pójdę zamknąć bramę. Dojeżdżamy na pole. Tworzymy szybę z tyłu. O, jak się udało. Akurat tory zamykają. Ze spokojem, powoli. Może nie tak powoli, bo zaraz będzie trzeba wiksa. To trzeba tak zajechać. Ważne, nie chciałem całkiem przy drodze też. Że jak będę wtedy rozwoził obornik, no to się to załaduje jako pierwsze. No tak myślę, że jedna przyczepa to jeden rozrzutnik, tak plus minus może. Może jakoś tak wychodzi. Taki próje. Dobra, zleciało. Nie chcę od razu sypać te pierwsze, bo ta druga się zablokuje. Teraz. O, leć. Dzisiaj nie ma czasu na podgarnianie. Dobra, cyk, cyk. Ale ważne, że nie utknąłem, bo utopić się nie utopiłem, tylko zakopałem bardziej wtedy. No widzicie, nawet
Ziemia tu jeszcze jest na osi. Tu jak ładnie zleciał. Nie, że jeszcze ich jakoś specjalnie mówię, jutro będziemy jeździć to. O, cyk, cyk. Opa. Dobrze, te sprężyny są na tych burtach, bo tak dźwigać te burty to... No dziękuję. Co jest? O. No i tak się zestaw prezentuje. Ci, którzy jeszcze nie widzieli. Tamtego kawałka musi starczyć jeszcze na ten gnój, a tamta cała pryzma musi starczyć tylko tam. No nie, że tory zamykają, poważnie.